Witam Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu mini-wykładów tutaj przed namiotem. Dzisiaj naszym gościem jest senator Zbigniew Romaszewski, właściwie marszałek, chyba tak powinien tytułować. Dziękujemy bardzo, że Pan zechciał tutaj do nas przyjść. Ja pozwolę sobie pokrótce przedstawić sylwetkę Pana senatora. Tak jak, zarówno pan marszałek, jak i jego żona są znani w Polsce z takiej konsekwentnej, pięknej walki o prawa człowieka, o obronę osób represjonowanych. I to robią od samego początku do teraz, jak nikt inny w Polsce, jak w każdym razie mało kto, mają taki wspaniały mandat społeczny. Jest Pan chyba jedynym senatorem, który od samego początku jest w polskim parlamencie, wybierany przez ludzi, przez kolejne kadencje, przez wszystkie kadencje. Tak jak powiedziałam, to co rzuca się od razu w tej sylwetce, w tej biografii, to właśnie taka piękna walka o prawa człowieka, począwszy od tutaj w 67 roku wraz z żoną Zofią zbierał podpisy pod petycją pracowników naukowych w obronie Adama Michnika. Uczestniczył w organizowanej przez KOR akcji pomocy represjonowanym. Rejestrował przypadki łamania praw człowieka w ramach KOR-u i niósł pomoc ofiarom bezprawia, pomoc prawną i pomoc materialną. Tutaj jest mnóstwo takich przykładów. Zakładał Komitet Helsiński. No tutaj cały PRL jest usiany takimi inicjatywami w obronie wolności i godności człowieka. Zorganizował wraz z żoną, z Zofią, podziemne Radio Solidarność. Powołał tajną regionalną komisję wykonawczą NSZ Solidarność, o którą chciałabym też podpytać tutaj w trakcie spotkania. Więziony. Zarówno pani Zofia, jak i pan marszałek byli więzieni, nie tylko internowani, ale więzieni w stanie wojennym. Przed obradami w obradach okrągłego stołu zasiadał w podzespole do spraw reformy państwa i sądów. Nie. Nie zupełnie. Ja byłem jako ekspert przy tak zwanym podstoliku do spraw wymiaru sprawiedliwości. Także w samym okrągłym stole nie uczestniczyłem, natomiast służyłem swoją wiedzą na temat represji, jakie były w Polsce i uregulowań, które są były niezbędne. Rozumiem, do mnie to prostujemy. Natomiast, czyli jako ekspert w podstoliku do spraw wymiaru sprawiedliwości. Adam Strzembosz był przewodniczącym tego stołu. No i tutaj informacja, że właśnie od 4 lipca 1989 nieprzerwanie jako jedyny parlamentarzysta zasiada w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej. Zawsze po stronie z ramienia prawicy. Ja na tym poprzestanę, to znaczy będę pytać też o tą współczesność, o stan wojenny, ale też o współczesność. Ostatnio, znaczy przed katastrofą smoleńską pan marszałek wystąpił z koła Prawa i Sprawiedliwości, tam chodziło o tą sprawę senatora Piesiewicza i zobowiązania I posłuszeństwo czy nieposłuszeństwo, jeśli chodzi o głosowanie w tej sprawie. Ja zacznę od tego, ponieważ mam takie zobowiązanie od Samuela w
w wywiadzie z Grzegorzem Braunem tego nie dopatrzyłam, oberwie mi się, ale chciałam zapytać o nasze postulaty, to znaczy jakby pan marszałek się ustosunkował do tych postulatów. My mamy, przypomnę, domagamy się dymisji Donalda Tuska i postawienia go przed Trybunałem Stanu za zdradę interesów narodowych wraz z ministrami odpowiedzialnymi za przygotowanie wizyty smoleńskiej i później za śledztwo w sprawie katastrofy. Domagamy się ujawnienia zdjęć satelitarnych, wystąpienia rządu polskiego do NATO, udostępnienie zdjęć satelitarnych. Domagamy się powołania Międzynarodowej Komisji do zbadania przyczyn katastrofy i zgody na ekshumację ciał ofiar katastrofy udzielonej tym rodzinom, które o to wystąpiły. Czy pan marszałek by się podpisał pod tymi postulatami? Jak ocenia je? Proszę Państwa, no z punktu widzenia punktu pierwszego dymisji, no to muszę szczerze powiedzieć, że ja nie bardzo wierzę, żeby po drodze takiej demonstracji można było usunąć rząd. Poza tym ta kwestia jest, powiedziałbym, kwestią dość okazjonalną. Cała inicjatywa powstała 10 kwietnia tego roku pod wpływem katastrofy smoleńskiej, rocznicy katastrofy smoleńskiej, była nakierowana no przede wszystkim na problemy związane z katastrofą smoleńską, która obnażyła no całą słabość naszego państwa. No tak w tej chwili to pewnie ja i państwo, jeżeli spojrzymy na tą listę, no tam widzielibyśmy jeszcze kilku kandydatów, którzy powinni się podać do dymisji, może nie w związku akurat ze sprawą katastrofy, bo z tym niewiele mieli wspólnego. Natomiast, proszę Państwa, no mamy katastrofę w ochronie zdrowia, mamy katastrofę w edukacji i mamy katastrofę w komunikacji. Jakoś nikogo to w ogóle nie wzrusza. Nie mamy ani dróg, ani autostrad i mamy padające w tej chwili koleje. No, ja sądzę, że jest to wystarczający powód, żeby uważać, że ten rząd no chce mieć władzę, to jest zupełnie inna sprawa. Jeżeli potrafi z tej władzy korzystać, to jest coś zupełnie innego. Jeżeli na dodatek ich naczelny cel, ich propagandowa idea organizacji Euro 2012 no może okazać się za chwilę leży w gruzach, no to można powiedzieć, że właściwie no nie bardzo do czegokolwiek się nadają, jeżeli nawet tych istotnych dla siebie elementów nie potrafią do końca doprowadzić. No więc tak ta sprawa wygląda. Natomiast jak ja oceniam? Proszę Państwa, ja oceniam przede wszystkim jedną rzecz, że niewątpliwie w tej chwili zadanie, które przed nami po prostu stoi, no to zająć się sprawą tego rządu w procesie wyborczym, w normalnym, demokratycznym procesie wyborczym, który wcale nie będzie taki prosty, bo to jest kwestia po pierwsze zmobilizowania opinii publicznej. Po drugie, to jest kwestia również dopilnowania wyborów, bo liczne manewry legislacyjne, które miały miejsce tuż przed ogłoszeniem wyborów, te wybory nie zostały jeszcze ogłoszone, ale zamęt, który powstawał w zmianach ordynacji na głosowanie dwudniowe zamiast jednodniowego. Proszę Państwa, ja przepraszam bardzo, ale ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego zatrzymywać się w pół drogi. No przecież Łukaszenko prowadzi wybory 7. I dlaczego my mamy mieć 2? Proszę Państwa, no to po prostu sugeruje, że tu o coś chodzi, że tą władzę należałoby w drodze wyborów uzyskać za wszelką cenę. No i to oczywiście musi budzić podejrzenia, to musi budzić czujność. Proszę Państwa, dlatego jedną z ważniejszych rzeczy jest w tej chwili to, żebyśmy wszyscy byli w tych wyborach zmobilizowani, a żebyśmy we wszystkich komisjach mieli mężów zaufania, którzy będą monitorowali, którzy będą obserwowali przebieg wyborów, którzy będą notowali wszystkie niedociągnięcia i sparaliżują ewentualne pomysły dopasowywania wyborów do życzeń. Natomiast jeżeli chodzi o sam ruch, proszę Państwa, ja przede wszystkim jestem pełen podziwu dla tych ludzi, którzy tutaj pod krzyżem wytrwali aż do tej pory. To jest rzecz nadzwyczajna i ja myślę, że ci ludzie chyba w jakiś sposób wymodlili naszą obecność tutaj, że stworzenie takiego punktu, gdzie można się spotkać z ludźmi, gdzie można im przekazać swoje myśli,
gdzie może toczyć się dyskusja. To jest ogromny, ogromny krok do przodu. No proszę Państwa, przecież pierwsi, którzy przyszli z tym namiotem, zostali po prostu pobici. No dziś jakoś można spokojnie siedzieć i rozmawiać i mówić, co się myśli. Proszę Państwa, to jest duży krok naprzód. Proszę Państwa, myślę, że również dużym krokiem naprzód jest zmobilizowanie czegoś piekielnie trudnego, to znaczy odwagi cywilnej. A proszę Państwa, odwaga to jest taka odwaga, jest często bardzo trudna, ale to jest zjawisko masowe, kiedy ludzie obok ciebie realizują jakieś pełne odwagi, pełne determinacji, czym, ale nie jesteś sam. Natomiast być samym, być otoczonym przez wrogów i wytrwać, i wypowiedzieć swoje poglądy, to jest wielka, naprawdę wielka odwaga cywilna. I nauczenie społeczeństwa tej odwagi cywilnej, to naprawdę wielka rzecz. Przecież, proszę Państwa, ogromna ilość ludzi myśli bardzo podobnie jak my. Jeżeli nie dokładnie, bo wszyscy myślą inaczej, każdy jak ma swoje problemy, inaczej te problemy dostrzega, ale ogromna część milczy. Jutro będzie, pojutrze będzie, jakoś tam będzie. I stanąć i powiedzieć, co się myśli, to naprawdę jest bardzo ważne. I tych ludzi, to nasze społeczeństwo trzeba właśnie do tego zachęcić, że jesteśmy obywatelami tego kraju, że mamy prawo wypowiadać swoje poglądy, że mamy prawo zajmować się tymi problemami, które nas dręczą. To jest nasze obywatelskie prawo. Proszę Państwa, jeżeli my w tej chwili tak spojrzymy na taki przekrój naszego społeczeństwa, to myślę, że to jest nasz po prostu wielki sukces, że tworzą się liczne grupy obywateli, którzy walczą o swoje cele, że walczą o cele wspólne, nie o swoje osobiste interesy, tylko występują w obronie pewnych idei, pewnych wartości. Często mogą nie mieć racji, to nieważne. Ważne jest to, że ten interes obywatelski, interes państwa się docenia i że gotowym się jest poświęcać temu interesowi. To jest jedna wielka rzecz, która tutaj została osiągnięta. To rośnie w Polsce. To zainteresowanie, to zdanie, które było do wypowiadane, bo mnie polityka nie interesuje. No, ja na to pytanie, na to zawsze odpowiadałem, no to w porządku, są tacy, których zainteresuje i wezmą cię za łeb. Bo tak to, proszę Państwa, będzie. I pokazanie, że nas, nasze życie społeczne, nasze życie obywatelskie, los naszego państwa, że nas interesuje i że mamy w tej sprawie zdanie, to niewątpliwie wielkie osiągnięcie. To się rozrasta. Są grupy Gazety Wyborczej, są nowe mnożące się Polskie, to Wyborcza to jest sukces. Rozumiemy jak to. Tak, więc Gazety Polskie. To są liczne na internecie, liczne blogi, na których można się wpisywać. To po prostu żyje. Po prostu prawica, ta wyklęta, zmarginalizowana myśl zaczęła w tej chwili funkcjonować, zaczęła się rozszerzać, zaczęła przyciągać do siebie ludzi. No proszę Państwa, jeżeli tygodnik, uważam, że przy 14 numerze osiąga 140 tysięcy nakładu, czyli więcej niż wszystkie inne tygodniki, no proszę Państwa, to jest miara tego sukcesu. To społeczeństwo się zaczyna budzić, no jeszcze poziewuje, jeszcze nie jest w pełni gotowe do zrozumienia sytuacji, w której się znajduje, ale tym niemniej moim osobistym zdaniem jesteśmy już z góry. Będzie nas po prostu przybywać. Proszę Państwa, ja zawsze byłem